Siema morda, Ozdóbka. Siema. Ty, byłem teraz na tej komendzie, nie? No. Rozmawiałem z gościem, gość mówi, dobra, 50 zł mandatu i jakoś to o ten, i poszedł do swojej kierowniczki, nie? A kierowniczka skierowała sprawę do sądu. No. No głupota, a wiesz co? A mieli na mnie grubości Biblii papierów wydrukowanych z internetu, wszystko, i pokazał mi nagranie. I wiesz co widać na nagraniu? No. Jak podchodzę do samochodu, niby ja klękam, raczej kucam przed samochodem i odchodzę. I oni powiedzieli, że wtedy zostały zamienione rejestracje z przodu, nie? A ja mówię, ale gdzie to widać na nagraniu? No tak, ale podejrzewamy, że to pan, bo pan tam kucnął. Ja mówię, no kurwa, pojebał was. Czyli rozumiesz? A dwa dni wcześniej mają potwierdzenie z policji, że już nie miałem rejestracji, że jeździłem na papierowych. Rozumiesz? Czyli zapętlili się. Ja mówię do nich, no kurwa, chłopaki. Wiesz, tak grzecznie do niego, nie? Bo młody chłopak. Mówię, idź do kierowniczki, 50 zł, nawet 100 zł dam mandatu, tylko nie chce mi się pierdolić po sądach. Poszedł do kierowniczki i taki głęboki wdech. Ja mówię, co? On mówi, no kurwa, jak usłyszała pana nazwisko, to powiedziała, że sprawa do sądu. I ja odmówiłem. A ja wiem dlaczego, wiesz dlaczego, bo ty z nimi walczyłeś. No tak, tak, ale ja to pierdolę. Morda, ale posłuchaj jeszcze jaki motyw. I odmówiłem zeznań, że ja nie chcę teraz zeznań, bo po mnie przyszedł już następny klient do wyjaśnień, nie? Ja powiedziałem, proszę pana, jest mi bardzo przykro, bo chciałem zapłacić mandat, ale teraz pokażę, jak was działa system, bo to jest pojebany system. Zobacz, ile nawet ty zarabiasz, jak szanują policjantów. A wy dlaczego tak jest z policją? Bo połowa jest takich mordeczek jak ty, a połowę to są debile, no nie oszukajmy się. Wiesz o co chodzi? I przez tych debili wy cierpicie. Przez taką kierowniczkę. Bo jakby ona powiedziała ok, to by była sprawa załatwiona. Sorry, że ja tak do ciebie w ogóle kurwa dzwonię jak do kumpla, ale tak cię traktuję, bo tak cię traktuję, wiesz o co chodzi, nie? Powiedz mi, kiedy ty masz wolne w ogóle, żeby... Bo ja nie wiem, kiedy do ciebie... Do kiedy? Do 15. Do 15... Czekaj, który dzisiaj jest? 8. Do 15 masz wolne? No to kurwa, jak gdzieś będę ze znajomymi albo coś, to ci gdzieś tam, jak będzie, bo dzisiaj jest piękna pogoda, ale dzisiaj tą sprawę miałem, nie? A czy tą głupią kurwa tą, to cię gdzieś zabiorę w fajne miejsce. Z kobietą. Do Trzcian. Wiecie, to jest? Poczekaj chwileczkę, daj mi chwilę. Ty, zabiorę cię do Warszawy, ale piękne miejsce, jeziorko, taki odpoczynek, chill. Mój znajomy ma tam jezioro, wiesz. Czyli będziesz się czuł jak na Mazurach, ale to ci dam znaka jakoś, dobra? Jak będziesz miał chwilę, to cię tam z kobietą sobie pojedzieć, tam cały dzień można spędzić, sobie posiedzieć, wiesz, bez ludzi, bez niczego, jakąś kurwa dobrze zjeść, to ci będę dawał znaka, nie? Wtedy. Dobra, to miłego urlopowania się w takim razie. A ty, a nie chcesz w weekend do Explosion skoczyć? Ale nie będzie mnie w weekend, bo jadę do rodziców, wiesz? A gdzie ty, skąd ty pochodzisz w ogóle? Ja pomorskie. Pomorskie? No. Ty dlatego jesteś kujawski, a ja ten w Szczecinie. Czyli kurwa już wiem dlaczego jesteś normalny, kurwa, wiesz. No tak, bo Pomorze to normalni ludzie, a nie kurwa przyjeżdża tu do Warszawka to wyżej stranisz dupę, a no taka jest prawda, nie? No. Dobra, poza swoją piękną i jesteśmy na łączach. Trzymaj się mordo, na razie. Trzymaj się. No hej, poszedłem grzecznie do policjanta, młody chłopak, zagadałem, powiedziałem, żeby dał 50 zł mandatu i sprawa zakończona, nie?
No i poszedł do kierowniczki. Wraca i taki głęboki wdech. I mówię, no kurwa co? Pierwsze co, nie? Pytanie, no kurwa co? On, pana nazwisko. Ja mówię, czyli co, kierowniczka co? No i sprawa idzie do sądu. Słuchaj, grubości Biblii jest wydruki, wszędzie moje wydruki. On zgłosił ten gościu na policję, oni mieli moje blachy, bo to była nie kradzież, tylko wymiana. Ja mówię, proszę pana, tu nie ma kradzieży, to jest wymiana. A mówię, pokażcie mi nagranie, wiesz co widać na nagraniu? Że sobie chodzę, piję sobie Red Bulla, kucam przy samochodzie i odchodzę. Ja mówię, proszę pana, ale gdzie tu jest jakaś wymiana? No, wymienił pan, a kamery są z tyłu, ale wymienił pan z przodu. Ja mówię, czyli wy nawet nie macie nagrania, że ja to wymieniłem. Aha. Albo osoba do mnie podobna. Aha. To dlaczego wy, kurwa, chcecie się pogrążyć? No, proszę pana, tak działa system. Ja mówię, no to kurwa, powiem panu tak, ja pana lubię, bo jest pan normalną osobą, miło pan ze mną rozmawia. Ale powiem panu jedno, pana kierowniczka pana właśnie wyjebała na minę. Bo ja udowodnię, że wasz system działa tak, że jak mi ukradli 3 razy rejestrację, olaliście, a jeżeli tutaj nie macie dowodów, tylko macie przypuszczenia, to ja musiałem specjalnie z Drawska, mówię, i mam dowód, że mama to potwierdzi, wydać 400 zł, żeby dzisiaj do was tu przyjechać. Czyli za 50 zł straciłem już 400 zł, będę musiał jechać do sądu, w sądzie dostanę grzywnę, odwołam się i wam udowodnię, że ta osoba, która tutaj jest, ucharakteryzuje mojego kumpla identycznie. Aha. I wam udowodnię, że to nie byłem ja. Aha. Co za problem, proszę, Jacob ma 1,80 wzrostu. Pojedziemy do jego koleżanki, ucharakteryzujemy go włosy do tyłu, i bo to jest wielkości, nagrania są wielkości, no kurwa, no, można przypuszczać, że to ja, ale można przypuszczać, że to Ronaldo. Aha. Tylko z blond włosami, rozumiesz? No debile. To takie gówno do sądu. No. Ale dobrze, niech pokażą, jak sądownictwo działa. Aha. Ja mówię do niego, ja wam pokażę, nawet wasz minister powiedział, teraz minister powiedział, że sądownictwo to gówno. Aha. No mówię, dobra, widzi pan, miał pan opcję A, 50 zł, koniec sprawy. Mówię, jak pan odda tą rejestrację? Mówię, proszę pana, a to oddajcie mi moją, nie? Aha. Nie mamy pana rejestracji, bo zasłaliśmy do urzędu w Drawsku Pomorsku, nie? Ja mówię, proszę pana, ale odesłaliście do Drawska Pomorskiego, czyli mnie okradliście, bo to była moja rejestracja w takim razie. Czyli ja o 50 zł teraz żądam, że mi ukradliście moją rejestrację. Aha. Ale nie, bo pan tutaj wymienił. Ja mówię, a jak ja wymieniłem? Ktoś mi ukradł rejestrację, wy ją odesłaliście zamiast odesłać mi. On, ja mówię, proszę pana, dobra, już panu głowa, boli pana głowa, niech pan idzie na kawę, a ja spadam. I nie podpisałem protokołu nic, bo przyszedł następny klient i on patrzy na mnie. Ja mówię, proszę pana, opcja wygląda tak, godzinę czasu mogę dawać zeznania, albo powiem po prostu, odmawiam składania jakichkolwiek wyjaśnień. I mówię panu, powiem, jak to będzie wyglądało. Zostanę